Cześć, nazywam się Justyna Leśniak i jestem logopedą. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć co nieco o reraniu. Rotacyzm, inaczej zwany reraniem, to nieprawidłowa artykulacja głoski rr. Głoska ta przez wielu uważana jest za najtrudniejszą do wyartykułowania w języku polskim. Zazwyczaj pojawia się w mowie dziecka między 5 a 6 rokiem życia. Zatem brak umiejętności prawidłowego wypowiadania głoski w tym przedziale wiekowym powinien zasugerować rodzicowi wizytę u logopedy. Głoska r zakwalifikowana jest jako ustna, zatem wydychane powietrze przepływa przez usta. Dźwięczna. Można to łatwo zaobserwować, kładąc dwa palce w okolicach krtani. Wyczuwamy wówczas wibracje i delikatne drgania. Przedniojęzykowo-dziąsłowa, to znaczy, że język zbliżony jest do wałka dziąsłowego, a także drżąca, co oznacza, że pod wpływem powietrza czubek języka wprowadzany jest w drgania. Poprawne wymawianie r następuje wówczas, gdy język przyjmuje tak zwaną pozycję kobry, a czubek języka zostaje wprowadzony w wibracje. I tutaj uwaga! Każde inne miejsce drgania jest uważane za nieprawidłowe i wymaga skorygowania wady z pomocą logopedy. Jaka jest zatem fizjologiczna droga poprawnej artykulacji r? Moi drodzy, prawidłowe artykułowanie głoski r składa się z kilku procesów fizjologicznych. W okresie niemowlęcym, między 2 a 3 miesiącem życia, pojawia się tak zwany okres gardłowy, zwany inaczej gurzeniem. Jest to druga faza zaraz po krzyku, przygotowująca dziecko do mówienia. Gurzenie to gardłowe, tylnojęzykowe dźwięki takie jak agu, ga, kli, abu. Następnie obserwujemy zmianę r na i, gdzie dziecko zamiast rower powie jowej, zamiast Robert jobejt. Jest to naturalne zjawisko występujące u małych dzieci. Po pewnym czasie jowej przekształca się w lowel. I właśnie ta zamiana głosek jest najbardziej pożądana przez logopedów, a zarazem najbardziej naturalna dla rozwoju mowy dziecka. L posiada to samo miejsce artykulacji co r. Język jest szeroki, a podczas artykulacji głoski l w izolacji porusza się sam czubek języka. Co ważne, aby artykulacja głoski r przebiegła w sposób harmonijny, ważne jest, aby poprzedzić ją właściwą wymową głosek szyży czy dży. Zapewne każdy z Was miał w swoim życiu okazję usłyszeć nieprawidłową artykulację r. Dzień dobry, nazywam się Małek Abłamowski. Słyszeliście tutaj zamianę r na ły. Dzień dobry, nazywam się Małek Abłamowski. R z językiem na dole, w efekcie brzmienie podobne do y. Dzień dobry, nazywam się Machek Abrahamowski. R realizowane w tylnej części języka w okolicach gardła. Innymi, rzadziej spotykanymi w praktyce logopedycznej modyfikacjami r są policzkowy. Język umieszczony jest w jamie ustnej, z kolei strumień powietrza wprowadza w ruch policzek. Boczny. W drgania wprowadzony jest jeden bądź dwa boki języka, ponieważ powietrze przedostaje się między krawędziami bocznymi języka. Rotacyzm wargowy. Pacjent wprawia w drgania wargi. Rotacyzm międzyzębowy. Podczas artykulacji język wysuwany jest między zęby i odbija się od ich krawędzi. Językowo-zębowy. Język wykonuje drgania zbliżając się do górnej lub dolnej wargi. Wiemy już co nieco o reraniu, ale jakie właściwie mogą być jego przyczyny? Na pierwszym miejscu postawiłabym skrócone wędzidełko podjęzykowe, uniemożliwiające wykonywanie precyzyjnych ruchów artykulacyjnych. Bardzo często winowajcą jest także niska sprawność języka oraz brak szerokiej pionizacji. Może to się wydawać dziwne, ale przyczyną mogą być nieprawidłowe wzorce z otoczenia. Dla przykładu, oboje rodziców nie wypowiada głoski r, dziecko uważając rodzica za wzór do naśladowania, pomimo braku czynników anatomicznych, uczy się wypowiadać głoskę wadliwie.
wady zgryzu. I tutaj po pomoc należy zgłosić się do ortodonty, który zaproponuje odpowiednie leczenie. A także nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, a także połykanie, co również jest ściśle związane z tematem ortodoncji. Chcecie wiedzieć więcej? Zapraszam na mojego bloga logopedycznego oraz stronę gabinetu. Linki znajdziecie w opisie filmu. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał i klikniecie łapkę w górę. Do zobaczenia!